Hej, witajcie w kolejnym materiale Zagrajmy w GTA 5 i nie w tą stronę, czekajcie. Jedziemy sobie do pana F, czyli do Franklina i wykonamy sobie oczywiście kolejną misję, moi drodzy. Ty pała jedna, jak ty jeździsz, kurde. I co i zobaczymy co tam się będzie działo dzisiaj, się okaże. O, pamiętam, tu wyścig był, przecież jeździłem tędy nie raz. Tu był ten wyścig z Lamarem, jak się nie mylę, co ukradliśmy te dwa wozy. Wow! Co to było? A, bierzemy sobie tego Mustanga. Nie żyje. Dobra, jedziemy, nie ma czasu na głupoty. Oho, świetnie. A nie, myślałem. Nie, gonią mnie. Kurczę byki, no. Teraz tu mogą mnie zaraz chapnąć, co nie? I zobaczymy. Dobra. Ajajajajaj. Kurde. Dobra, bo mnie gonią. Dobra. O, jeszcze mnie gonią. Kurde. No nic, co ja poradzę. No nic nie poradzę. Jeszcze kot mi przylazł, no. Kurde. Jeszcze kot wlazł mi, kurde, na biurko i... Ale go wygoniłem. Trochę mi tam, no, przeszkadzał. Ale jedziemy. Dobra. A, tu mam, kurde, tyle bryk, że szok. Dobra, wchodzimy. I tak, tutaj. Dobra. No i co? Co? Ktoś mnie tu dzwoni. No to otwórzmy. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolyte. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah! But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C, time's ticking, pal. Beep, 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 and your answer is... And you know what?
Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. O kurde. Ja pierdzielę, co? Oh my god. Nie wiem, kurde, nie. Co? Kurde, jak ja mam to zrobić? No dobra, jedziemy do L. Dobra. Ej, czego ktoś mnie tu przeniósł samochody? Halo, były tak, a nie inaczej. Ojajajajaj. Dobra. Dobra, jestem z powrotem już. Jedziemy oczywiście do Lestera. Nie wiem, co to się stanie, jak wybrałem tę odpowiedź C, co nie, to życzenie śmierci, nie wiem. Mogłem wybrać te dwie wyższe, co nie, znaczy no, dwie... Znaczy mogłem wybrać jedno z tych dwóch, co nie, z tych A i B, ale no... Ale... No zobaczymy, co się stanie, co nie, jeżeli coś będzie nie tak, to... To będzie lipa, co nie? Ale zaraz ten... Pojedziemy do tego Lestera i okaże się, co tam będzie, co nie? Na razie jedziemy tam do L, trochę mamy jeszcze drogi, niestety. Dobra, jedziemy, nie ma czasu. Dobra, trochę przyciśniemy może. Tylko żeby ten samochód dał radę jeszcze, to nie. Ojojoj. Fajna bryka tam była. O, to mi się podoba. A, tu się... Infernus! To jest dobra bryka. Czekajcie, był... A. To jest dobra bryka, kurde, Infernus. Pamiętam, fajnie wyglądał w tym, San Andreas. Kurde, w czwórce... Nie pamiętam zbytnio, jak on tam wyglądał. Au. Kurde. Ej, co jest to, bo... O to chodziło. What? Co to było? Dobra, idziemy. Kurde, gliny mnie już gonią, no świetnie. No dzięki wam. Dobra, jedziemy. Kurde, jak im się źle jakoś steruje. Kurde. What the... Co to miało być? Kurde. Kurde, który to domek jest? Ten chyba. Ta. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. You know, I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. I can see that. Who are the motherfuckers?
Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man, you know the, That angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, I say, kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better idea. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Lamar. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Kurde, muzyka. Dobra, jedziemy. Kurde. Kurde, tak walnąłem i już ten zginął w samochodzie ten gościu. Kurde. Walnąłem gościa, kurde, w hydrantem. O, Lamar. No skakuj. Where we going? We heading to the foundry place. No skakuj. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Whoa. Well, we trying to save you. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homie? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB guys, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. At least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Look, man, Mike and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes come? I got it, man. I'll holler at you. Kurde. To... o! Wow! Nie no. Wow! Yeah, I'm bringing a rifle. It's a good gun. It'll get the job done. That gun? It makes me think. Hey, man, what the fuck am I doing risking my ass trying?
trying to save y'all ass if you just gonna kill each other. Hey, you're not saving me. You're saving him. Ah, you're saving this. God, fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if we doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Where do you want me? All right, man. You go over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Secure the building. Watch your sector. Gee, dog, you got away. Oh, kurde. Kurde, dawaj, dawaj, dawaj! Ło! Get down, asshole! Kurde! Muzyka, stop! Wiecie co? Nic nie widzę w tej hucie. Kurde, no nic nie widzę. Cholera jasna. Kurde mać. No że szpiruny jasne, no. Let's go, punk. Taking him out. O kurde, że mu berwo. Where's the gold? I don't see it. No. Hey, here's Mary Weather. They're coming in on the upper catwalk on the floor. Kurde mać. Kurde, muszę się w ten... Dobra, zaraz, chcę zabić tych dwóch. Kurde, mać! Kurza czas. Thanks for coming, you pricks! O kur... Ojojojojoj... Kurde, Franklin... Kurza twarz. Franklin miał być. Kurde. Wiecie, że was matka to nie miała. Dobrze. Lamar. Lamar, gdzie jesteś? Kurde, jak ja mam zejść stąd? LD, I'm coming, shit. Just hold on. No idę, idę, tylko kurde nie wiem. Fuck, homie, I'm trying to get to you. Szlak. Szlak, szlak, szlak. Idę, idę. Fuck, LD, just hold on, man. Kurde. SOS, co jest? Ach, tak, tak, tak to by nie miało być wyglądać. Kurde. Ej, ej, I think they see me, my nigga.
Aha. Dobra. Kurde mać. It wouldn't be right if I didn't have to save your ass just once. Save me? Nigga, I just wanted some coke. Get out! Ugly ass bitch. Naprawdę. Kurde, naprawdę. Szlak. No, wychodź, wychodź. Co to było? Dobra. Idę. Kurde. To nie tak miał wyglądać. Dobra, pomijamy ten etap. Kurde. Say something, Trevor. Kurde. Can you stop being an asshole, please? There's more on our side, homies. Trevor, stop being a prick. O kurde. Kurde, jak tu jest, powiem wam. Właśnie o tym wiem. Trevor! Ja pierdzielę. Szlak. Fine! I'll try and find him! What's the problem, T? They keep on coming out here! Drop them! Kurde. Talk to me, T! It's war zone outside, homies! Kurde. No, padniesz czy nie padniesz? Kurde. Co za wredny. Dobra, spadamy. Kurde. No, schód, no. Co ty robisz? Co jest? Co jest z tobą? Can you stop being an asshole, please? Wow. They keep on coming out here. Co to było? Trevor, stop being a prick. Kurde. It's war zone outside, homies. Trevor. No co za gościu, no.
see? Padniesz czy nie padniesz w końcu? Kurde. No dawaj, 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 dawaj. No dawaj. No wyłaź. Co za typ? Come on, T, cut it out! It's getting heavy out here, dudes! Dobra, wychodzimy stąd. Trevor! Wychodzimy. A gdzie on jest? Kurza twarz. Hey, keep on coming out here! There you are! Man, you had me worried! I was a little winded, all right? I took the D.O. Nice to see you so worked up. Ja pierdzielę. Watch out! Enough! Jesus! It's war's on our side, homies! Kurde mać. Kurde. Dobra, jakoś trzeba będzie tym. Dobra, jeszcze jeden. Gdzie ten gościu jest? Kurde mać. Are we clear? Yeah, all clear. Break. We're clear inside. Moving to the exits. Gdzie ty? Czego tędy lecisz? Mike. Tu za twarz. No, wychodź, 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 wychodź. Kurde, no wychodź. Którędy ty poszedłeś? Tędy, dobra. Na górę? Co? Tak. O kurde. Oh, I got one too. I'm in the shit, man. O kurde. Here I am, assholes! Absorb the pressure, people! They can't sustain this! Ja pierdzielę. O kurza twarz. We're ready for ya, come on! They coming for me! One of those badass fucking Mayweather choppers! Can you get a shot on the chopper? Kurde. Wow. I'm getting mashed here. Where's the goal? I don't see it. Gdzie mi tu schodzisz ty? Kurde. There's no metal here. Kurde. Dude, this is getting heavy. What the fuck is going on out here? They're throwing everything they got at us. If we can take this, they'll have nothing left. Oh yeah. This one's mine! Keep your heads! This
No naprawdę. Hey, we'll get through this. Kurde. Taking him out. I need some help over here. Pomóż. To chcę pomocy, bo nie wiem. I got this guy. Kurde. Meriwether Buzzard, look out. They coming for me. I'm putting him down. Kurde. To dużo was tu jest, powiem tak szczerze. Well, you shouldn't have come here. I'm closing him out. Is anyone gonna help me? Kurde mać. Szlak. Kurde. Oh my god. No nie. To jest... Kurde. What the fuck is going on out here? They're throwing everything they got at us. If we can take this, they'll have nothing left. This one's mine! I'm getting mashed here! Kurde! Keep your heads! Czekajcie, może najpierw tymi się zająć? This is kind of intense! Hey, we'll get through this! Meriwether gunship is coming! Kurde. Taking him out. Kurde mać. I need some help over here. I got this guy. I can't take too much more. Kurde. Ja pierdzielę. Oh, you shouldn't have come here. Oh shit. I'm closing him out. Za dużo was tu nie jest, kurde. Dobra. I'm putting him down! Tu się udało chyba. Tu się chyba udało już, to nie? Dobra, chodź, chodź, chodź Trevor. Kurde, chodź Trevor. This one's mine! Keep your heads. Tu gdzieś jeszcze jest. They coming for me. Gdzie on jest? Hey, we'll get through this. Dobra. Shit. I got this guy. Kurde. Oh, you shouldn't have come here. Dude, this is getting heavy. Czekajcie, w opony może strzelimy. I'm closing him out.
Dobra. I'm putting him down. Dawaj, dawaj, dawaj. Oh, looks like we did it. Shit, for now? Exactly, for now. So, what's next, huh? Are we just gonna wait around till someone else comes to kill us? Or are we gonna wait till this fucker gets turned again? Oh, bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey, man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. Nah, we just gotta silence a few noisy people. Hell yo, let me see. There's Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that triad, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Ooh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang. Wei Chang. And Franklin's pal, Stretch. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Dobra. Aha. Każą nam zabić tego pana Changa. All right. We made our plans. Let's stick to them. We take out our assigned targets. Any deviation will lead to confusion and probably failure. We got one shot at this, guys. All right, let's do this shit. Dobra. Trochę jest drogi, powiem. Au. To nie tak miało wyglądać. Że się walnąłem od razu. Nie. To co kończymy w tym materiale, powiem wam jeszcze tego. Zabicie tego Chenga, Henga, pana Henga, pana Katakenga. Dobra. Kurde, daleko jest, widzę trochę, powiem. Gdzie on w ogóle jest tak dokładnie? O kurde, aż tu? Wow, oj, nie tędy, jeszcze. A, on jest tutaj chyba w tym miejscu, dokładnie jak ten. Zawoziliśmy te samochody dla tego, dla... Już nie pamiętam dla kogo. Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanna be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Michael and Trevor too. We grateful. You a real homie. And I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Tired. Nie, wyłącz te radio, kurde, wyłącz te radio.
O Jezu, jeszcze trochę drogi jest, powiem wam. Daleko. Ale to tylko jest kwestia przyzwyczajenia, powiem wam, moi drodzy. W San Andreas jakoś tak powiem było inaczej. Ale to mówię, kwestia przyzwyczajenia, to nie? I co jeszcze miałem powiedzieć? Na razie jedziemy sobie, tyle, tylko tyle mogę powiedzieć. Już niedaleko, już niedaleko. Dobra. Zobaczymy, czy będę go mógł zabić z tego. Ze spluwy. Znaczy ze spluwy, z... ze snajperki chciałem powiedzieć. A, on tu jest. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Kurza twarz. Kurde, nie wiem, w którym to... On chyba w tym będzie. O kurde. Kurde. O shit. Co ciekaw... Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Kurde. Spierdzielać. He got it. Kurde. Shit. Tylko ten został. Kurza twarz. Ja on jest. Wszyscy? Hey, I got out clean. You dudes ain't gonna have no more trash coming out. Dobra, uciekamy. Czekajcie, jakiś samochód, kurde, jakiś taki szybszy, powiem, czy się przydał. O, tu jest fajny. O! Kurde! Idzie teraz. Czy ja muszę załatwić teraz? Zabij Dugasa, dobra. To teraz jeszcze ja muszę chyba załatwić ich. Who's this peck of wood? Wow. Załatwione? You wanted them old dudes, Hank? O kurde. Ja pierdzielę. Dobra, spierdzielamy. Spierdzielamy. Kurde, będą mnie gonić teraz, kurczybyki, no. Ja pierdzielę. Może się wymknę im, ale po... Ja pierdzielę. Kurde. Ja pierdzielę. Kurza twarz. Kurde, jak się dziwnie zachowuje ten ruch. Dobra, pieprzać. Kurde, jak ty broń jakąś.
Kurde mać. Shit, gdzie ja wjechałem? Au. Kurde mać. Dobra, spierdzielamy. Kurde mać. Niech sobie zniszczę samochód, wiecie? To będzie dobry plus. Kurde mać. Ja pierdzielę. Patrzcie, jak te się samochody zachowują, widzicie? Kurde mać. O, widzę, już te zniszczyli samochód bardzo. Ja pierdzie... Ała. Uciekamy. Może mnie nie znajdą już. Kurde mać. Ja pierdzielę. Nie. I'm clear. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who kicked us, homie. Thanks. So who we got, man? What happens next is plant Steve Haynes in the dirt. Dobra jest. Zabij Heinza. A, Steve. Dobra. Już się robi. Już się robi. Już się robi. Zaraz go znajdziemy, dziada jednego. Nie tędy, tędy. Au. A, tutaj jest, dobra. Jestem ciekaw, czy będzie można wjechać w niego. Albo od razu, kurde, wjechać. Zaraz się zobaczy. Nie wiem, czy tędy będę mógł wjechać. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Oh, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. So, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. This is Los Santos. A city of cellul... Czekajcie. Is the result. Throw in a senior FI... Kurde, ono się kręci. Ja pierdziel. No, pieruny jasny. Oh my god! Guy, what's his name? He shot him! O kurza twarz, dobra, uciekamy z pier... O kurde! Dobra, uciekamy. Spierdzielamy. Kurde. Oj. Dobra, spierdzielamy. Kurde, będą mnie gonić teraz. Ale do już ten zabity Heinz. I jest git majonez. Au.
Kurde. Hey, Lester. I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. The Merriweather team was dispatched to protect him in his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. Dobra, jedziemy. Jeźdź do domu Devina. Uj, ale będzie się tam działo, ale to będzie się działo, kurde. Będzie się działo. Już to widzę. Gdzie to w ogóle jest dokładnie? A tu jest to jest tutaj blisko praktycznie tego chyba. Jak się nie mylę, Paleto Bay. Znaczy no w tym kierunku, co nie? Oj. Dobra, jedziemy. Co wy to robicie? Kurde mać. No nie nauczę się jeździć. Zobaczymy, czy to będzie jeszcze coś do roboty. Tu jest fajny samochód, kurde, widzicie jaki fajny stoi? Dobra. Ty, fajny, kurde. Alpha. Podoba. Kurde. Podoba mi się. Kurde, blade. To jest dopiero bryka. Muzyka, stop. Podoba mi się taki niebieskawy, kurde. Jestem ciekaw, czy on występował, bo ja nie pamiętam zbytnio, czy on występował w San Andreas. Czy tam w czwórce, nie pamiętam już zbytnio. Wiecie, już grałem w to parę, no... kilka lat temu, co nie, w San Andreas. Oj. W czwórkę tak samo. Przecież. Jak to grywałem 3-4 lata temu. 5 nawet. Wiecie, trochę minęło już, co nie, od rozpoczęcia, znaczy do działalności mojego kanału, co nie. Już 6 lat minęło. Oj. 6 lat minęło, żeby nie oszukać. Ponad 6. Teraz 7 będzie. O, już jestem na miejscu? To tak szybko, kurde, myślałem, że jeszcze będę jechał gdzieś. Kurde, szybko przejechałem to. Zobaczymy, ile tam ludzi będzie u tego. U Devina. Sorry. O, teraz fajnie widać te światełka, widzicie? Podobają mi się. Ojojojoj. Nie. Co ty robisz, kurde? Co ja to robię? Ja nie wiem. No nie mam zielonego pojęcia. On jest tutaj? W tym domku? Podobny widzę domek. Czy podobny? Niepodobny. No czy podobny, można tak powiedzieć. Oj. O kur... Ej, przecież to jest ten. O kurza twarz. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. O kurde. Kurde, tumika nie... Tu mam tumik. Cholera. Niedobrze. Combat situation. Guard the asset. Kurza twarz. Let's earn our paychecks. Protect DW. Kurde mać. You fucking pussy. Cover. We got a man down. Kurde mać. Nie tak to miało wyglądać.
Kurde, mać. Ja pierdzielę. To nie tak miało wyglądać, kurza twarz. Dobra. A, nie mogę wybrać, szkoda. No, no wyłazić, wyłazić mi z to. Dobra, mam. Gdzie on jest, ten dziad? Gdzieś tu widzę kolejnego, ale kurde, nie wiem gdzie jeszcze. Czekajcie, wezmę może lunetę. No widzicie, nie ma kurde tego. Gdzie on jest, ten dziad? No widzicie, nie ma tego dziada w pieruny. How much does asshole paying you? I hope it was worth it. Give it up, ass! He's after EW! Extreme prejudice! I just put down half your outfit back in town. Get that son of a bitch! I'm gonna shit down your neck! No kurde, mać. Nie tak to miało być. Kurde. I'm getting kinda bored of killing you, pricks. Jestem ciekaw, jakbym zabił Devina, co by się stało. Kurde, wszystko jest kuloodporne, cholera jasna, no, w pieruny. Compset! I'm a walking combat situation, assholes! Nie, nie mogę wejść, szko. O kurza twarz. You bleed like humans, but I know you're reptile. Reptile. You're going down! Nie cię widzę, gościu. Kurde, czemu drzesz te mordę jak głupi? How much is asshole paying you? Ja nie wiem, się dro w pieruny jak... Kurde. I'll find you. Dobra, już zaraz tu ten. Czekajcie, muszę jedną rzecz sobie jeszcze zobaczyć. Już. Dobra. Dobra, już. Dobra. I just put down half your outfit back in town. O kurde. Take that shithead down. Damn it! Ty idiota jed. Kurde. Zaraz padnę w pieruny, no. Chodź tu. I'm the definition of SP. I'm the most no suspicious person you'll meet. No co za świr. Dobra. Wszyscy? Chyba wszyscy. Zaraz się okaże w sumie. Czy wszyscy? Chyba wszyscy. Bo więcej tu ich nie widać. Gdzie on jest ten? Gdzie on jest, kurde? Jak ty mam tu zrobić? Halo? Wait, wait, hear me out! No more talking! Naprawdę? Co to było? Dobra, jedziemy. O kurde, jak daleko. Ja pierdzielę. Ale drogi, kurde.
Dobra, jedzie. Mr. Weston. Let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Zobaczymy, gdzie to trzeba jechać, pewnie do Paleto Bay. Teraz się okaże, czekajcie. No, tak jak myślałem. Tak jest. Dobra, jedziemy to. Jestem ciekaw, czy tam będzie resztę ekipy, co nie? Ale pewnie będzie. Zobaczymy. Co nie, jak to... Co to w ogóle... O kurde. Au, 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 au. No jak ty jeździsz? Gościu, jak ty jeździsz? Kurde, powoli ten samochód jedzie. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Dobra, kurde, powoli, powoli. Szkoda, że na skróty nie można jechać. Ale na miejsce tu jest muzyka, muzyka, stop, kurde, zapomniałem o muzyce. You're a resourceful guy getting past those trained killers. I need someone like you in my organization. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issue. Michael caused a problem, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me, I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. Oi, 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 oi. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, come on, let me out of here. Look! I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. I'm gonna get you. Put down. Jestem ciekaw, czy dałoby się go zabić, jakbym na przykład, nie wiem, gdzieś, wiecie, specjalnie walnął, co nie, na przykład w barierki albo w kamień, ale chyba się nie da, dopiero jak ten. O, już niedaleko, szybko, kurde, nie wiadomo kiedy, zajechałem, kurczę. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. O kurde, to był niechcący, wybacz. Przestań tam stukać. Kurde, mać to. Stukać jak nie wiem co, jakby dostał straczki czy co do cholery. Go meditate, you phony prick! I skręcamy. Wow, powoli, powoli. Kurde, bo zaraz znowu gdzieś. Co to za miejsce jest? Jakieś takie fajne. Here we are, Slick. With a few minutes for some one-on-one time. Gdzie Franklin? Hey, we good, T? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound! Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you,
But the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. O kurde. Oj, 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 oj. So now what? Ciekawie. Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Co? To już koniec? Udało ci się skończyć? Wiecie? Przed chwilą, przez chwilę znaczy byłem pod wrażeniem, że już ukończyłem GTA 5. To już ukończone? Nieźle. Materiał będzie dłuższy. Ostatni, niestety. No, niestety. Bym jeszcze sobie po... No, jeszcze coś tam ponagrywał, ale już wiecie. Koniec to koniec, co nie? Może coś tam się kiedyś pojawi, bo i tak na razie gry nie będę usuwał, bo tam siatra będzie grać, wiecie, w online. Co mogę wam tu powiedzieć? No... W końcu ukończyłem GTA 5, kurczę, bez żadnych lagów. I to się ceni, powiem wam. Bardzo się ceni. Co mogę tu wam powiedzieć? No wiecie, graficznie no, już lepiej wygląda, co nie, na tym nowym komputerze, czy na nowej jednostce, tak mogę się wyrazić. Niektóre misje, powiem wam, były no... trudne. Ale też, wiecie... trochę tutaj było tych zgonów, nie oszukujmy się. Tych zgonów było nawet całkiem sporo. I tak. Najbardziej to mi się właśnie tutaj spodobało. Najbardziej jazda przede wszystkim. Niektóre tutaj bronie mi się spodobały też również. Na przykład snajperka. Bardzo się przydaje w typu takich gier. Nawet w, no, w strzelankach, co nie. Takich jak na przykład Call of Duty, czy tam nawet ten Sniper Ghost Warrior, czy tam nawet ten Far Cry, co nie. I tak. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Wiecie, ja to tak kurde na spontana mówię, co nie? Bo się nie spodziewałem, że tak już szybko no, zakończę w jednym materiale, znaczy no w tym materiale.
No widzicie, już nie wiem co ja mam mówić w ogóle. No cóż, ukończone, ukończone, co nie, w końcu po, żeby nie oszukać. Ja chyba to zacząłem nagrywać w 2015 albo 16 roku. Musiałbym zobaczyć dokładnie, to nie kiedy. Tak wiecie, na żeby zgadywać, to nie wiem kiedy to wiecie zacząłem, ale wiem, że z 5 lat już minęło, jak nie więcej. Już wiem, co mi się najbardziej spodobało. Widzicie, tu mi się pojawiło te kontenery. To mi się spodobało, wiecie, te przenoszenie kontenerów. Ciekawe, ciekawe to było. Tu trochę jest tych kontenerów, powiem wam, albo wybuch tego statku, co nie, z kontenerami. To mi się najbardziej spodobało też. I cóż. Teraz oczywiście wracam po GTA już najprawdopodobniej do Mass Effecta. Mass Effecta pewnie tak, bo wiecie, już trochę minęło od tego Mass Effecta i już wiecie, nie pamiętam zbytnio co tam się działo. Tak to jest, jak kurczę, jest długa przerwa od, wiecie, od takich typu gier. Ja pamiętam przecież, pamiętacie co nie, jak było z Ryzenem 1. Tak samo było, no wiecie, przekichane. I co? Najprawdopodobniej do Mass Effecta wrócimy, bo żadnych takich nowych serii nie planuję na razie. Wolałbym, wiecie, pozakończyć te stare serie. Tam został chyba właśnie ten Mass Effect z tych nowszych, później chyba Morrowind jeszcze, ale do tego chyba nie wrócę. Jeszcze pomyślimy nad tą grą, bo ona jest bardzo, 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 bardzo długa. Jak to jest z tym, z The Elder Scrollsem. Tak samo Skyrim jest bardzo, bardzo długą grą. Na tysiące godzin. I tam chyba jeszcze został The Evil Within, opcja izolacja. Właśnie chciałem nagrywać, bo tam sobie kupiłem na jakiś czas właśnie tę subskrypcję Game Pass, ale no zrezygnowałem z niej. Ja tam nie zawsze mam, wiecie, pieniądze na koncie, żeby tam, wiecie, no, pobierało, co nie. No mniejsza o to, co nie. Właśnie chciałem tego obcego, ale wiecie, tak jak wyszło, no wyszło tak, co nie, a nie inaczej. Tam chyba jeszcze został, wiecie co, ja muszę zobaczyć, bo kurczę, już nie pamiętam. Zaraz zerknę sobie tutaj playlisty w telefonie. Wiem, że na pewno The Evil Within, ten obcy i coś jeszcze, tylko już nie pamiętam co dokładnie. Zaraz. Bo to wszystko jest chyba właściwie zakończone. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. The Evil Within, Morrowind. Coś jeszcze tutaj jest. Obcy, to 3. A, Fallout 3. Zaraz, to będzie... Raz. Czekajcie, zaraz, bo się pogubiłem już. The Evil Within to jest raz, Morrowind 2. Mass Effect to jest 3. Obcy 4. Obcy 4, później jest chyba... To chyba tylko tyle jest, jak się nie mylę, no. Bo później już tak nie widzę zbytnio. Nie widzę już tak. Hmm.
Nie widzę już więcej takich, powiem wam. Tu ten Mass Effect został. Najbardziej to ten Mass Effect są na dysku, bo tych innych gier to nie mam niestety już. To Mass Effect tylko został właśnie. Zobaczymy, może wrócę do tych gier, ale ciężko powiedzieć na razie. Zobaczymy, co będzie po Mass Effect'cie, co nie. Na razie jeszcze tam pomyślimy, co nie, może coś z tych gier na przykład, co mi zostały jeszcze na tym, na Epic Gamesie. Tam jest sporo, mam tego sporo. Bardzo sporo, tam mam tego Watch Dogsa 2, między innymi Remnant. Dzisiaj odebrałem, czyli w czwartek 17 grudnia 18, znaczy 17, 18, bo nagrywam w tej porze. To odebrałem tego z City Skylines. Wiecie, odebrać można, co nie? Ale czy grać będę, to się okaże. I cóż. To mam jeszcze kilkanaście, co nie? Tych gier. Na pewno, bo w Mass Effect'cie bym chciał coś ponagrywać, wiecie, coś z fabułą też. Ale to jeszcze się, no wiecie, okaże, co nie? Na razie nie chcę tutaj, wiecie, planować, bo wiecie, co się planuje, to się krzyżuje. I cóż. No cóż, żeby nie przedłużać dłużej, co nie? Ja się tu z wami żegnam. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.